Choć zbliża się koniec października, w kilku suwalskich przedszkolach są jeszcze wolne miejsca. W placówce przy ulicy Korczaka do grupy sześciolatków może dołączyć jeszcze jedno dziecko. W grupie pięciolatków funkcjonującej przy szkole podstawowej numer 2 są miejsca dla dwójki dzieci. W szkole podstawowej numer 5 na osiedlu Północ opiekę i edukację znajdzie jeden pięciolatek lub sześciolatek. W szkole numer 11 znajdzie się opieka dla jeszcze jednego trzylatka, podobnie w szkole numer 7 przy ulicy Minkiewicza. W szkole podstawowej numer 10 czekają dwa miejsca w grupie dla dzieci sześcioletnich. Tutaj jednak miejsca są przeznaczone dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.